Nie ufam na to, szokujące słowa jasnowicy Jackowskiego, który mówi wprost nie ufam sojuszowi północnoatlantyckiego na to. Dlaczego tak uważa jasnowic Jackowski? Co czeka ludzi na świecie także w Polsce, czy NATO to chroni Polskę przed wybuchem wojny, przed skutkami tak naprawdę wojny. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Weźcie także na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a. Znajduje się w opisie tego filmu. Gdzie przerażająca tak naprawdę wizja jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost nie ufam NATO, a więc Sojuszowi północnoatlantyckiemu nieprawdopodobne słowa jasnowidza. Tak tym bardziej, że to wypowiada jasnowidz praktycznie jako zwykły człowiek, jako obywatel jako jasnowidz, a nie na przykład polityk, no bo polityk jakiś może powiedzieć, że się zaraził tak, do NATO i tak dalej. Zwłaszcza, że bardzo często, na przykład jeśli chodzi o media, to krytykowana jest Unia Europejska, czy po prostu to. To, co ma miejsce w Unii Europejskiej, przestarzały te struktury, mechanizmy, powolność działania, chociażby tutaj przykład z koronawirusem, gdzie Rosja szybciej przyszła z pomocą na przykład tej stronie włoskiej niż Unia Europejska to bardziej częściej jest krytykowana Unia Europejska, a tu Jasnowiec Jackowski mówi wprost, nie ufam na to. Co na to praktycznie składa się, tak? Na to, na to, co się składa? No, składa się chociażby to, że to, co się dzieje w ostatnich latach i zamachy, które mają miejsce, one są przedstawiane przez media jako incydent, tak? One są traktowane praktycznie jako incydent. Czyli zamachy terrorystyczne, które mają miejsce w różnych państwach europejskich, nie, przedstawiane są w mediach, że miał miejsce incydent. Jasnowiec Jackowski z tym się nie zgadza, ponieważ incydentem może być sytuacja, jak to tłumaczy Jasno, jest jaskowski sytuacja, gdzie tak naprawdę doniczka z jego okna w mieszkaniu spadnie i sąsiadowi na głowę, to jest kwestia incydentu, jest to kwestia przypadkowa, niezamierzona. Natomiast zamach terrorystyczny nie jest kwestią przypadkową, bo ktoś, ktoś musiał się wyszkolić, musiał kupić broń, pójść, tak, dokonać tego aktu, poświęcił siebie, swoje życie, też po prostu często wystawia swoją rodzinę, tak, na jakieś po prostu tutaj krytykę, czy represję ze strony opinii publicznej i tak dalej. No i to jest działanie celowe. Mało tego, tutaj właśnie w ten sposób się krytycznie Jasno Jackowski wypowiada na temat NATO. To też jest ciekawe w kontekście jakby tego, że wojska właśnie Sojuszu Półnat Północnoatlantyckiego, NATO mają stacjonować w Polsce, mają po prostu tutaj być bazy wojskowe, no chociażby ta baza wojskowa tutaj po prostu w Poznaniu, jeśli chodzi o wojska amerykańskie, to co jasno mówi, że wojska w Polsce mają mieć swój przystanek, to będą pewnie w dużej mierze wojska właśnie NATO, a jak tu jasno nie ufa NATO, no to jest przerażająca tak naprawdę sprawa, no bo to tak byście mieli po prostu, macie swój dom, no to nie przyjmujecie do swojego domu u wrogów, tak, albo e, bardzo szybko takich osób się po prostu pozbywacie, nie przyjmujcie, czy nie trzymacie w domu ludzi, którzy są po prostu wam nieprzychylni, no pomijam kwestia jakichś relacji rodzinnych, tak, czy jakiejś animozji między małżonkami. Natomiast e, tutaj to co, po prostu my na to, jako wrogowie my będziemy ich przyjmować, będziemy po prostu e, udostępniać im na naszą infrastrukturę, drogi, szpitale. No właśnie kwestia też na przykład szpitali, to, co mówi i Jęckowski, że szpitale będą przepełnione przez żołnierzy, którzy będą brać udział w działaniach militarnych i potem po prostu mniej lekko realnie będą po prostu przebywać w polskich szpitalach, co wpłynie na to, że Polacy będą mieć utrudniony dostęp do służby zdrowia. Przerażająca tak naprawdę wizja. No oczywiście, ja mówię tutaj wrogowie, no to nie jest wrogiem Polski, tak, tylko jakby w kontekście do tych słów Jasnowidze tak, że no też znamy, jeśli chodzi o historię, że wszelkie sojusze, porozumienia, one są potem nic nie warte w obliczu, gdyby doszło do prawdziwej wojny. Jestem ciekaw, jakby na to na przykład NATO zachowało się, gdyby doszło do ataku, Rosja by zaatakowała bezpośrednio Polskę, czy NATO przyszło by po prostu bez, z odsieczą, czy oni by tylko zabezpieczyli kwestię granicy na przykład z Niemcami, niemiecko-polskiej granicy, tak, żeby Rosja nie podeszła po prostu pod granicę z Niemiecką, tak, nie uznaliby na przykład Polski jako terenu spalonego, że tego terenu się już nie da obronić tych ludzi i tak dalej. No więc historia nas nauczyła, nas Polaków, że wszelkie sojusze porozumienia, one w obliczu wojny są nic nie warte i te sojusze można po prostu taką kartką się. Można wiadomo do, do czego użyć, tak? Co można po prostu z taką kartką zrobić? No bo w obliczu wojen często te sojusze nie mają dużego znaczenia. One są tylko na papierze, tak? Eee, czy mamy sojusz po prostu na to, czy, on, czy oni na, rzeczywiście nas by obronili, gdyby doszło do dużego konfliktu, tak? Na świecie? Czy rzeczywiście z ocieczą przyszłyby praktycznie kolejne państwa, może by przyszły, ale ta pomoc nie byłaby taka adekwatna? Więc takie tutaj słowa, właśnie mówi Jackowski. no A my, w jaki sposób wystawiamy się na odstrzał, bo skoro będziemy, jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, skoro chcemy tutaj tworzyć bazy wojskowe dla wojsk amerykańskich w Polsce, no to trzeba się liczyć praktycznie z atak z kontratakiem ze strony na przykład państw wrogo nastawionych do Stanów Zjednoczonych, tak, które na przykład chciałyby zniszczyć bazy wojskowe, które znajdują się w Polsce. Mówiłem o tym wielokrotnie na moim kanale, że dlaczego tak naprawdę Niemcy w tak szybkim tempie pozbyły się tak, wojsk amerykańskich ze swego terenu. Jakby narracja, która jest w mediach brzmi w ten sposób, że to Amerykanie wycofują się, czy tak z baz wojskowych w Niemczech dobrowolnie, a może był to po prostu ultimatum post. Stawione właśnie przez rząd niemiecki, że Amerykanie mają się wynieść w jakimś tam czasie, w perspektywie czasu. Jeżeli tego nie zrobią dobrowolnie, to oni ich wyrzucą po prostu, jakby narracja do mediów poszła taka, że to Amerykanie sami dobrowolnie się wyprowadzają. A wiemy o tym, że Amerykanie nie są tacy skorzy do tego, żeby opuszczać bazy wojskowe, bo też po prostu pompują pieniądze w te bazy wojskowe w infrastrukturę, w stworzenie takiej bazy. Nie są skory do tego. Przykładem tego jest chociażby Irak, a więc baza wojskowa, która została stworzona w pobliżu Bagdadu, 160 km od Bagdadu. Baza wojskowa, która kosztowała praktycznie 3 miliardy dolarów. No i teraz w obliczu konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, tak, Irak właśnie chciał po prostu, żeby Amerykanie opuścili tą bazę wojskową, bo też po prostu był tam przypuszczony atak ze strony właśnie Iranu na tą bazę wojskową w Iraku, tak, no i Irak po prostu chce, nie chce, żeby wojska amerykańskie się wyniosły z Iraku ze względu na swoje bezpieczeństwo, bo nie chcę po prostu, żeby Irak był poligonem doświadczalnym, poligonem walk między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, a Amerykanie powiedzieli hola hola, my tak szybko się nie wyprowadzimy stąd, my tu wpompowaliśmy 3 miliardy dolarów, albo po prostu strona tak, irakijska nam zwróci część pieniędzy, albo całą po prostu gotówkę, to dopiero wtedy się wyprowadzimy z tej bazy, czyli no to też jest niebezpieczne, tak, to też jest niebezpieczne, czyli zobaczmy sobie taki scenariusz, że mamy bazę na przykład wojskowe amerykańskie w Polsce, tylko że no to też jest troszeczkę tak inaczej, ponieważ Polska płaci za stacjonowanie wojska amerykańskiego w Polsce. Na przykład doszłoby do wojny, byłyby jakieś represje czy jakieś po prostu skutki. Na przykład ktoś by zaatakował jakieś państwo, bazy amerykańskie w Polsce, przyszedłby inny rząd niż rząd prawa i sprawiedliwości, by powiedział: My nie chcemy tej wojska amerykańskiego niech się wycofają. I wtedy Amerykanie mogą powiedzieć: Tak, my się wycofamy, ale my tu już stworzyliśmy bazy wojskowe, zainwestowaliśmy pieniądze, teraz nam Polacy zwróćcie pieniądze za te pieniądze, które zainwestowaliśmy w bazy wojskowe, dopiero wtedy opuścimy bazę. Tak, to nie dość, że bylibyśmy narażeni, stracilibyśmy ochronę amerykańską, zostalibyśmy narażeni na potencjalny atak właśnie przeciwnika. Amerykanów, tak, to jeszcze po prostu na końcu finansowo musielibyśmy zapłacić Amerykanom za to, że stworzyli tę infrastrukturę. A jeszcze przecież płaciliśmy w ogóle za stacjonowanie, co było precedensem, jeśli chodzi o sytuację na świecie, ponieważ żadne państwo na świecie nigdy jeszcze nie zapłaciło Amerykanom, Amerykanom za stacjonowanie wojsk tak w danym państwie, za takie misje stabilizacyjne. Co dla mnie też jest po prostu dziwne, bo Amerykanie powinni się cieszyć, bo to jest dla nich po prostu poligon doświadczalny, że mogą po prostu sprawdzić się, tak, żołnierze, tak, mogą oczywiście. W Ameryce sprawdzać się i tak dalej, ale zawsze to zdobywanie doświadczenia, uczenie się nowej kultury, języka i to powinno być dla nich tylko na plus, dla ich szkolenia. Po co niszczyć po prostu tak sobie w Ameryce, jakby? Tutaj, jakby, może niszczyć po prostu. Po co tam tworzyć jakieś bazy czy, 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 czy infrastrukturę, skoro po prostu można się tych rzeczy uczyć praktycznie za granicą. No nie mówię, żeby tutaj prowadzić działania wojenne, ale żeby tutaj na przykład tworzyć bazy, uczyć się po prostu w praktyce. No tak, to żołnierze, no, no to, to jest jakby inna sprawa. No tego, tego, tego to jest jakby fach, zawód, który trzeba, trzeba się uczyć praktycznie w praktyce, na różnego rodzaju właśnie misjach. Tak samo jak Polscy, żołnierze biorą udział, nie, zawsze brali po prostu w różnego rodzaju misjach stabilizacyjnych, tak. Od lat 90., w latach dwutysięcznych, teraz też po prostu to jest po prostu poligon doświadczony dla, dla żołnierzy. E, na, także napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jakie jest Wasze właśnie zdanie w całej tej sytuacji, jeśli chodzi właśnie tutaj o Jasnowidze Jackowskiego, e, czy rzeczywiście ufacie na to, czy też nie, czy NATO ochroni Polskę, gdy dojdzie do wybuchu wojny. Bo może się okazać, że to będą po prostu interesy innych państw, może się okazać po prostu, że NATO wystawi Polskę, gdyby na przykład doszło do takiej sytuacji niebezpiecznej tak, bo cały czas ufamy tutaj, że NATO powinno po prostu nas ochronić i tak dalej, a może się okazać, że może być niebezpiecznie. Ja bym też tutaj zwrócił uwagę na takie słowa, które padły podczas jednego ze spotkań właśnie, Trump się spotkał na takim szczycie i się na to, to właśnie bardzo krytykował, bo tam wszyscy byli tacy uradowani przywódcy, że poszczególne państwa w Europie powinny prze, przeznaczyć większe pieniądze na e, wojsko, na system obronności, większy po prostu też jakiś procent PKB. E, no, te państwa mogą się czuć niby bezpiecznie. Jakby w kontekście tego, że jest NATO i tak dalej, że po prostu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale być może to nie były takie trzy gadanie, bo gdyby na przykład ten NATO się posypało, to rzeczywiście te państwo, które pompuje mnóstwo pieniędzy w system y, wojskowy, oczywiście to też nie jest gwarancją, tak, no nawet jakby Polska miała najnowocześniejszy naj, sprzęt i tak dalej, to też nie oznacza, że po prostu poradzi sobie z każdym wrogiem, ale już to jest po prostu większa karta przetargowa, gdyby doszło do ewentualnego konfliktu, do ewentualnych działań zbrojnych. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!